Halo, halo, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy mieli Minecraft, ale z axolotów, czyli z tych nowych postaci w Minecraft. Z tych takich nowych słodkich, co pływają w wodzie, wypada opelut. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy oczywiście na świecie, jesteśmy w środku dżungli, tak nas tu zrespiło. No i teraz musimy po prostu jakoś tutaj tą rozgrywkę rozpocząć. Jak powiedziałem, axoloty, to jest to, co musimy znaleźć, ponieważ w tym jakby z tego wypada nam opelut, więc jest jedyna szansa na to, żeby tutaj cokolwiek ugrać. Ej, mamy piramidę, ale kozak, mamy piramidę, więc jakieś itemy na start już będziemy mieli, to jest bardzo ważna informacja. Ponieważ mają, tam są axoloty, nie, co ty gadasz, takiego farta mamy, ile ich jest? Co jest grane? Dobra, ale zanim to, ja najpierw chcę pójść do tej piramidy. Najpierw do piramidy idziemy. To jest ważniejsze, ponieważ najpierw załatwmy sobie jakikolwiek loot, a później będziemy się zajmować tym, żeby mieć taki totalnie OP loot, jak właśnie będzie wypadać z tych axolotów. Więc może najpierw, dobra, ja nie spodziewałem się, że to będzie tak łatwe, że od razu to ogarniemy. Wow! Dobra, dzięki. Wow, co? Jaki to jest potężny loot? Co jest grane? Czemu tu jest tak ciemno? A, nie dostałem na... A, dobra, tutaj... Tutaj kości, a tam taki dobry loot. Nie wiem, bez sensu. O, dostałem. Nie bijcie mnie, proszę. Nie bijcie mnie. Dobra, ogarnijmy sobie w takim razie podstawowe jakieś narzędzia, więc po prostu rozwalmy sobie tutaj drewno, zróbmy crafting i zróbmy to, co możemy z tego po prostu, co nam dropło. Więc wydaje mi się, że dobrze będzie zrobić... co będzie dobrze zrobić w sumie? Zróbmy może tak, postawmy crafting i zróbmy żelazną siekierę, to nam wystarczy, myślę. No i zróbmy sobie diamentowy kill-off, to jest taki początkowy setupik, bardzo dobry. Zróbmy tak, tutaj to wszystko tak, pum, mamy to. No i teraz możemy przejść do ogarniania swojego opelutu. Ale zanim to jeszcze wam powiem, że możecie widzieć na Instagrama, ponieważ jestem właśnie w tym momencie, jak to oglądacie, prawdopodobnie, bo nie wiem, kiedy to wrzucę, ale prawdopodobnie jesteśmy na wyjeździe na Mazurach, więc zachęcam do tego, żeby wyjść na Instagrama i zobaczyć, co się tam dzieje, bo myślę, że będzie dosyć ciekawy. Dobra, uwaga, chodź tu. Ciekawe, ile ty masz życia. A! No nie, one mają więcej życia. Czy on... Co mu się stało? Czemu on tak zesztywniał? Ej, co jest? Dlaczego on tak zesztywniał? Ej, jakie to jest smutne. A, dobra, on udawał! On udawał! Ale mnie zrobił w konia! A! Dobra, mamy super lucik. Ej, dobra, tu wypada jakiś totalnie kozacki loot. Ja już mam netherite, ja mam jeszcze blok netherite'owy, no to ładnie, no to już jesteśmy, kurde, OP, nie? To już jest koniec, to jest koniec odcinka. A nie, bo nie tak się robi. Dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra, ogarnijmy ich kolejnych, bo potrzebujemy więcej, żeby zrobić sobie te netherite'owe narzędzia, bo zapomniałem już, jak się ulepsza do netherite'u. Dobra, ogarnijmy sobie, o, bardzo fajnie, że przyleciałeś. O nie! Chodź tu! No, o, on udaje, ja wiem, że on udaje. A, dobra! teraz już tak nie będę, kurczę, bo mnie nabrali wtedy. Ten też udaje! Ej, co jest? Ej, jakie to jest super, że on tak udaje! Śmierć, to jest coś pięknego, naprawdę. Dobra, chodź tu, teraz ty. Ten też udaje. O, piękne to jest. No, nie. To się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Czy ja już naprawdę mam cały loot? Nie, no to jest grane. Nie mam tylko spodni. Tylko spodni nie mam. Dobra, wyrzucam to. O nie, miecz mogłem sobie zostawić akurat. Wyrzućmy tutaj to. Jeno, ile tego jest. Ale już też mam miecz. No co jest? Ej, widzowie, czy to jest chwila, moment? To jest w sekundę ogarnięte. Nie, to za szybko poszło. Za szybko poszło to, widzowie. Tego też nie potrzebujemy. Mamy ametyst nawet, kurde, tego też nie chcę. Tego też nie, ja nie wiem. Widzowie, to poszło za szybko to poszło. Pozwólcie, że wpiszę sobie time set day, bo nie mam wyrka, a w nocy po prostu dla was będzie gorzej, bo nie będziecie widzieć, co się dzieje na tym. Ale, no nie wiem. Mamy, naprawdę, ja mam 4 minuty odcinka i ja już mam wszystko? Czy to już jest ten moment, w którym ja już mam wszystko? Nie wiem, no, czy ja powinienem walczyć może z jakimś bossem, czy coś teraz, za karę, czy coś tego typu. Nie wiem, kurczę, ale patrzcie, bo ja już w tym momencie jestem w stanie zrobić wszystko, tak mi się wydaje. Czy ja jestem w stanie zrobić ten, to narzędzie takie do... O, jesteśmy w stanie to zrobić, no właśnie. No to ja już mam, to już jest z the end, kurczę. Tu robimy to, no i mamy wszystko. No i XD, no i XD, no i XD bardzo. No i jeszcze mamy siekierę, no i super.
I tu teraz możemy sobie wyrzucić to. Nawet emeraldowe bloki, kurczę, możemy tutaj... Zostawmy sobie to w sumie. Zostawmy to. To już nam niepotrzebne, to też i to też. Nie wiem, widzowie. Jest mi smutno, to jest zbyt łatwe. To było zbyt łatwe. Więc ja mi się wydaje, że powinniśmy teraz zrobić coś innego. Skoro mamy takie, skoro udało nam się na axolotach tak ogarnąć system, że jesteśmy już tak po prostu wykokrzeni, to teraz w tym momencie robimy tak. Potrzebujemy, tylko ja nie wiem, czy z axolotów to wypada, ale chciałem dostać oko endu i po prostu pójść do endu. Tylko to będziemy strasznie długo to zbierać, myślę, z tych axolotów, bo to raczej nie wypada chyba. Dobra, rozwalmy ich. Czy jest tu w stanie mi coś z tego wypaść takiego? Nie, tu ciągle wypada tak jakby zbroja tylko. Chyba nie dostaniemy z tego oczu endu, więc po prostu zróbmy tak, że to wyrzucimy. To i to. I teraz robimy taką akcję, że weźmiemy sobie te wszystkie rzeczy stąd i lecimy w poszukiwania po prostu tego endu. Tylko ja bym zrobił jedną taką rzecz. Przepraszam, troszkę oszukam, ale to wiecie, to tutaj można oszukiwać. Weźmy sobie po prostu stack. No i let's go, lecimy. Uwaga, w którą to jest stronę? W tamtą. Dobra, nie będziemy nawet tego zbierać, bo nie ma sensu. Po prostu lecimy w stronę endu, bo mam nadzieję, że uda nam się chociaż tak to ugrać, że po prostu wygramy ze smokiem, bo... No bo nie wiem, no bez tego taxeloty mi załatwiły, kurczę, robotę w 3 sekundy, więc no nie wiem, bez sensu w sumie, żeby... Wiecie co? Locate, kurczę, jak to się nazywa? To się nazywa... Jak to się nazywało? Stronghold, właśnie. O, i mamy w tamtą stronę. To byśmy pewnie daleko bardzo szli. Więc może lepiej sobie... Co jest? Co jest? Gdzie jestem? Halo? Czy to ametyst się świeci? Chyba niespecjalnie. Gdzie ja jestem? Czy ja mogę pomocy? Co jest? Czekajcie, kurczę, bo już się pogubiłem. Aha, dobra, jest. Dobra, mamy Strongholda nawet. No nie no, to jest zbyt łatwe. Ja mam 7 minut odcinka, widzowie, co ja tu mam zrobić? Dobra, walczymy z tym smokiem. To jest jedyna szansa na to, żeby tutaj cokolwiek ugrać. No mamy taki sprzęcior, że to nie ma to tamto. Jedyne, co bym sobie zrobił, widzowie, to ogarnijmy sobie to, żeby było łatwiej nam walczyć ze smokiem. Bo bez tego nie jesteśmy w stanie rozwalić tego jego, tego. Więc lecimy, no, bez zawijania w bawełnę, kurczę, widzowie. O, dobra, myślę, że już zginęliśmy, nie? Bo tak to wyglądało, jakbyśmy zginęli. Tylko na szczęście nie zginęliśmy. Wezmę sobie jedną perłę, lecimy tak i uwaga, pum, let's go! Uwaga, walka ze smokiem, nie ma to tamto. Okej, jesteśmy. Już myślałem, że nie wiem, że się coś skraszowało. Więc uwaga, rozwalmy to wszystko i lecimy z wygraniem ze smokiem, bo... O! Co jest? Nie umiem trafić sobie. Co jest? Czemu on się tak na mnie patrzył? Ej, co jest? No nie umiem sobie tam trafić. Niech on się za to chwyci. No... Dobra, trudno. Już nie mam czasu na to, żeby czekać. Zróbmy tak. Czy to się rozwali? Chyba nie. Ja jestem troszkę mocno średni w strzelaniu z łuku. O! Aj, nie zdążyłem. Aj! Nie, no zabiję mnie zaraz. Zabiję mnie zaraz i to będzie koniec odcinka, nie? Jeszcze jak się popatrzę na jakiegoś Endermana, to już w ogóle będzie heca. Dobra, tam. Aj, nie trafiłem. Dobra, jeszcze raz. Nie. Dobra. No nie. No co ty mi robisz? Wariacie. Dobra, to jest tragedia jakaś. To się nie ma prawa udać. Dobra, tak, czy ja trafię? To będzie ciężkie, żeby tak to trafić. Raczej nie trafiłem. No jasne, że nie. Dobra, widzowie, to jest pokaz mojego braku umiejętności. Zapraszam do oglądania, życzę miłego oglądania. Dobra, zróbmy tak, tu, uwaga, wycelujmy tam, niech on się na to, będzie obok tego, uwaga. Ajajaj. Nie, teraz. Dobra, teraz. Nie, no nie trafiłem. Teraz. No co jest? No nie umiem w to trafić. Aha, bo to tak trzeba tam umiejętnie. No nie, widzowie! No nie! Dobra, udało się. To jest szansa. Chociaż... Ja nie byłem gotów na jakąkolwiek z nim walkę. Nie miałem nawet wiadra. No nie, widzowie, dobra, to jest...
To jest tragiczne zakończenie w tym momencie, ponieważ opelud wypadający z tych akselotlów, czy jak to się tam nazywa, no poszedł mi w 4 minuty tak naprawdę. Mieliśmy taki opelud, że to było totalny kozak, ale nie mieliśmy podstawowych rzeczy, takich jak właśnie wiadro, takich jak łuk. Nawet nie mieliśmy pereł, więc ja bym tu się nigdy nie dostał, no ale trudno. Jakiś odcinek jest, krótszy, przepraszam bardzo, ale następnym razem będzie jakiś dłuższy. W każdym razie to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, pozdro, widzimy się na następnym odcinku. Na razie, pa pa.